Dzisiaj pożegnaliśmy Wiesława Osebskiego, wieloletniego redaktora graficznego kilku lokalnych wydawnictw prasowych, grafika, malarza, ilustratora, plakacistę, autora niezrównanych ekslibrisów. Wiesław Osebski to znakomity, wszechstronny artysta plastyk i wspaniały kolega, niezwykle ciepły człowiek. Jego niezliczone prace cieszyły się szerokim uznaniem. Wystawiano je w Suwalskiej Galerii Chłodna 20, w Muzeach Gutenberga w Niemczech, w USA, Bułgarii, w Belgii, we Włoszech, we Francji, na Kubie, w Rosji, na Litwie. Prezentowane były w galeriach prywatnych w kraju i za granicą. Suwałczanie znali jego rysunki z krajobrazów, wszak to artystyczny ojciec niemal firmowego znaku tego pisma. Krasnoludka, ilustrator ogromnej liczby artykułów publikowanych na łamach tego tygodnika. Jego rysunki składały się z refleksji, filozofii, ironii, czasem kpiny i paru kresek. Były kompletne, oddawały wszystko, dopełniały, a czasem po prostu sprzedawały tekst, wspominają dziennikarze. Przy tym wszystkim Wiesiu, bo tak do niego i o nim mówiliśmy, nawet gdy się w nim złość gotowała, na zewnątrz był oazą spokoju, uosobieniem harmonii i poczucia humoru. Dzisiaj pożegnali go najbliżsi, koledzy dziennikarze, wydawcy, przyjaciele. Wiesław Osebski przeżył 69 lat.